artykuł 70c został rozpatrzony i przechodzimy do artykułu 71, zmiany w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i tu widzę zgłoszenia. Pani, najpierw poproszę biuro legislacyjne, czy są poprawki? Tak, są poprawki, dwie poprawki polegające na skreśleniu tego artykułu. No my musimy tutaj powiedzieć, że ten przepis budzi duże wątpliwości, jeżeli chodzi też o zgodność z konstytucją, szczególnie z artykułem 8 Konstytucji. No administracja działa w granicach prawa i tworzenie przepisu, które mówi o tym, że może działać poza tymi granicami, wydaje się zbędne, znaczy jest zbędne z tym artykułem. Poza tym istnieją pewne wątpliwości co do tego, czy jest potrzeba tworzenia kontratypów w sytuacji, kiedy w kodeksie karnym już kontratypy istnieją i można je też w tych przypadkach stosować i wtedy przy zastosowaniu tych kontratypów faktycznie dochodzi do badania wagi dóbr chronionych. Natomiast w tym przypadku ten przepis jest bardzo niedookreślony. Tak jak wcześniej mówiłam też o tej wojnie na Ukrainie, która trwa realnie od 2014 roku. No i jeżeli dopuścimy, żeby ten przepis działał w czasie trwania wojny bądź okupacji terytoriów państw graniczących z Rzecząpospolitą Polską, to on tak naprawdę może obowiązywać w nieograniczonym czasie i trudnym do ustalenia też czasie. Tak, to jest jedna z uwag. Ponadto mam jeszcze wątpliwość co do tego, czy on powinien działać na przyszłość wyłącznie, czy jednak należałoby go stosować w powiązaniu z artykułem 4 kodeksu karnego, czyli uwzględniać względność dla sprawcy i wtedy stosować go do czynów już popełnionych przed dniem wejścia w życie tego przepisu. I mam wątpliwości co do ustępu drugiego. To znaczy nie rozumiem, jak można zastosować wyłącznie punkt 3 i 4 z ustępu pierwszego. Rozumiem, że chodzi o zastosowanie tego przepisu do zapobiegania przestępczości o charakterze terrorystycznym na szkodę Rzeczypospolitej Polskiej, ale w tym czasie określonym w punkcie 1 i w celu określonym w punkcie 2, bo same punkty 3 i 4, no to by było trudne. Nie wiem, w jaki sposób można było to zastosować. Jaka była intencja tutaj tego wyłączenia z ustępu 2? Dobrze, panie ministrze, bardzo proszę o odpowiedź, a potem będziemy mieli...